Dzień dobry. Witam Was serdecznie Bożym Słowem zapisanym w Księdze proroka Izajasza w 42 rozdziale 6 wierszu. Ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę, strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów oraz Słowem Bożym zapisanym w Nowym Testamencie w liście do Efezjan w 3 rozdziale 12 wierszu. W Chrystusie Jezusie mamy swobodę i dostęp do Boga. Dzisiejsze Słowo Boże kieruje nas w stronę okoliczności powołania proroka Izajasza. Jak wiemy, postacie biblijne były powoływane w różnych okolicznościach. Samuel był sługą Boga, usłyszał głos Pana Boga i nie był tego pewny, kto do niego mówi. Musiał upewnić się u swojego nauczyciela, Heliego. Mojżesz kilkakrotnie miał wątpliwości co do swojego powołania. Odmawiał Panu Bogu posługi, natomiast Pan Bóg nalegał na tego wielkiego człowieka, który wyprowadził później lud izraelski z ziemi egipskiej. Izajasz miał widzenie, został powołany. Jeremiasz miał wątpliwości co do swojego młodego wieku przy powołaniu. Daniel był prorokiem, który realizował swoje powołanie w niewoli. A więc widzimy różne sytuacje. Widzimy także, że w różnych momentach życia tych ludzi byli oni powoływani przez Pana Boga. Być może niektórym tym postaciom biblijnym towarzyszył lęk. Trzeba było dodać im otuchy, tak jak w naszych dzisiejszych tekstach biblijnych. Prorok Izajasz został powołany ku temu, aby przede wszystkim nieść Boże przesłanie. Sam Bóg mówi, że jego powołanie będzie dotyczyło otwarcia ślepym oczu i wyprowadzeniu więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Z Bożym powołaniem łączy się wewnętrzne przekonanie i człowiek został powołany przez Boga do wypełnienia jego zadania. Pojawia się też czasem taki motyw przymusu. Do czego zostaliśmy powołani? Zostaliśmy powołani do głoszenia Słowa Bożego oraz dobrej nowiny o zbawieniu przez Jezusa Chrystusa. To są bardzo proste słowa, które mają być głoszone przez chrześcijan. Mamy podnosić na duchu, czyli dodawać otuchy, jak słyszymy w naszych dzisiejszych fragmentach biblijnych. Mamy nieść natchnienie prawdziwą nadzieją Jezusa Chrystusa. Nieść wsparcie tym, którzy są uciśnieni. Bo wynika to z przekonania, iż powinniśmy głosić Słowo Boże z radością. Otuchy powinniśmy poszukiwać w modlitwie, w Słowie Bożym, w pieśni, a przede wszystkim w Bogu. I niech ta otucha dzisiaj nam towarzyszy. Niech ona będzie nam wsparciem, bo chciałbym zakończyć słowami pięknej pieśni, która jest także wyznaczona na dzisiejszy dzień, a jest to pieśń o numerze 713, pierwsza zwrotka. Za rękę weź mnie, Panie, i prowadź sam, aż dusza moja stanie u niebios bram. Bez Ciebie ani kroku nie zrobię, nie, stań Ty u mego boku i prowadź mnie. Życzę Wam dobrego dnia, życzę Wam Bożej otuchy i wsparcia w Słowie Bożym. Zostańcie z Bogiem.